W tym nagraniu porozmawiamy o liczbach kwantowych. W modelu Bohra atomu wodoru mamy do czynienia z jednym elektronem na orbicie w pewnej odległości r od jądra atomu wodoru. We współczesnym modelu atomu wodoru, zgodnym z założeniami mechaniki kwantowej, nie jesteśmy w stanie dokładnie powiedzieć, gdzie znajduje się elektron atomu wodoru. Mówimy jedynie o prawdopodobieństwie znalezienia elektronu w pewnym obszarze. W tym ujęciu mamy do czynienia z orbitalem, czyli obszarem, w którym prawdopodobieństwo znalezienia elektronu jest największe. W przypadku atomu wodoru, tym obszarem, gdzie prawdopodobieństwo spotkania elektronu jest największe, jest kula. Mamy tu do czynienia z dwoma różnymi założeniami co do tego, jak poruszają się elektrony w atomie. Okazuje się, że to mechanika kwantowa tłumaczy własności elektronów w atomach i zostało to potwierdzone przez wiele różnych doświadczeń. Jednak, gdybyśmy chcieli rozpisać funkcję opisującą orbital, okazałoby się, że jest to dość trudne i czasochłonne przedsięwzięcie. Oczywiście są naukowcy, którzy zajmują się tym zagadnieniem. Nam jednak, dla ogólnego uzmysłowienia sobie tego, co dzieje się z elektronami w atomie, wystarczy, że będziemy umieli opisać dany orbital. Pomocne w tym okazują się być tak zwane liczby kwantowe. Liczby kwantowe są jak adres zamieszkania elektronu w atomie. Wskazują, gdzie prawdopodobieństwo znalezienia danego elektronu jest największe. Pierwsza liczba kwantowa to główna liczba kwantowa. Oznacza się ją symbolem n. Główna liczba kwantowa jest dodatnią liczbą całkowitą. Więc n może być równe 1, 2, 3 i tak dalej. Główna liczba kwantowa opisuje energię danego elektronu. Określa numer powłoki elektronowej, do której należy dany elektron. Wraz ze wzrostem wartości głównej liczby kwantowej wzrasta odległość elektronu od jądra, a tym samym wzrasta jego energia. Kolejną liczbą kwantową jest poboczna liczba kwantowa. Opisuje się ją symbolem L. L przyjmuje wartości od 0 do n minus 1, gdzie n to główna liczba kwantowa. Poboczna liczba kwantowa określa, jaki kształt ma orbital, na którym znajduje się elektron. Jeśli L przyjmuje wartość, dajmy na to 0, orbital ma kształt kuli, której gęstość prawdopodobieństwa spotkania elektronu maleje wraz ze wzrostem odległości od jądra. Takie orbitale oznacza się literą S. Jeśli poboczna liczba kwantowa przyjmie wartość 1, wtedy mamy do czynienia z kształtem tzw. obrotowej ósemki. A w płaszczyźnie węzłowej, czyli w miejscu, gdzie prawdopodobieństwo spotkania elektronu wynosi 0, znajduje się jądro atomu. Takie orbitale oznacza się literą P. Jeśli główna liczba kwantowa przyjmuje wartość 1, to poboczna liczba kwantowa może przyjąć jedynie wartość n minus 1, czyli 0. W takim razie okazuje się, że na pierwszej powłoce możemy mieć do czynienia tylko i wyłącznie z jednym orbitalem, z orbitalem S. Mówimy, że na pierwszej powłoce znajduje się tylko jedna podpowłoka. Na pierwszej powłoce jest orbital o kształcie kuli. Zobacz, tak to wyglądało dla atomu wodoru. Atom wodoru ma obsadzoną jedną powłokę. Na pierwszej powłoce mamy podpowłokę S o kształcie kuli. Najprawdopodobniej elektron pierwszej powłoki jest gdzieś tutaj. Jeśli przejdziemy do drugiej powłoki, czyli do sytuacji, w której główna liczba kwantowa wynosi 2, wtedy poboczna liczba kwantowa może przyjąć już dwie wartości, 0 i 1. Zauważ, że liczba dozwolonych wartości dla L jest równe n. Jeśli n jest równe 1, L ma jedną dozwoloną wartość. Jeśli n jest równe 2, L ma dwie dozwolone wartości. Mówiliśmy już o pobocznej liczbie kwantowej wynoszącej 0. Teraz, jeśli jesteśmy na drugiej powłoce, to poza kulistym kształtem podpowłoki możemy mieć jeszcze podpowłokę o kształcie ósemki. Na drugiej powłoce znajdują się dwie podpowłoki. Podpowłoka S i podpowłoka P. Jeśli masz do czynienia z dwoma liczbami kwantowymi, główną i poboczną, to możesz mówić o podpowłoce. Przejdźmy do kolejnej liczby kwantowej. Trzecia liczba kwantowa
to magnetyczna liczba kwantowa. Oznacza się ją symbolem m i przyjmuje ona wartości z zakresu od minus L do L, gdzie L to poboczna liczba kwantowa. Magnetyczna liczba kwantowa mówi o tym, jak dany orbital jest zorientowany wokół jądra. I tak kolejno. Orbital typu S jest sferycznie symetryczny, natomiast orbital typu P ma wyróżnione trzy prostopadłe kierunki. Wszystkie trzy orbitale P, PX, PY i PZ mają tą samą energię. Przeanalizujmy, co dzieje się, gdy poboczna liczba kwantowa przyjmuje wartość 0. Jeśli L jest równe 0, to M może przyjąć tylko jedną wartość, również 0. Kiedy L jest równe 0, mówimy o orbitalu, który ma kształt kuli. W takim przypadku mamy tylko jedną dopuszczalną wartość magnetycznej liczby kwantowej. Jest tylko jedna orientacja dla tego orbitalu wokół jądra. I to ma sens, ponieważ coś, co ma kształt kuli, nie wyróżnia żadnego kierunku w przestrzeni. Jeśli natomiast L wynosi 1, to wtedy M może wynieść minus 1, 0 bądź 1. Dla L równego 1 mamy więc trzy możliwe wartości dla magnetycznej liczby kwantowej. Oznacza to, że w tym przypadku możemy otrzymać trzy różne orientacje orbitalu. Orbital może znajdować się na osi X. Mówimy wtedy o orbitalu PX. Może znajdować się na osi Y. Wtedy mamy orbital PY. A także może być zorientowany na osi Z. Wtedy mówimy o orbitalu PZ. Jeśli masz zestaw trzech liczb kwantowych, głównej, pobocznej i magnetycznej, to możesz mówić o orbitalu. Kolejna liczba kwantowa opisuje właściwie sam elektron, a nie jego położenie. Ale to z niej wynika, że każdy orbital może opisać dwa elektrony, więc należy o niej wspomnieć. Jest to magnetyczna spinowa liczba kwantowa. Oznacza się ją symbolem ms. Magnetyczna spinowa liczba kwantowa związana jest z tak zwanym spinem elektronu, który wynosi 1/2. Wynika ona z kwantowych właściwości elektronu i nie ma odpowiednika w mechanice klasycznej. W przybliżeniu można sobie ją wyobrazić jako moment pędu elektronu wynikający z obrotu wokół własnej osi. Jest to jednak bardzo daleka analogia, bo elektrony są cząstkami punktowymi i nie mają osi obrotu. Właściwie nie powinnam Ci o tym wspominać, bo ta analogia jest myląca, ale często się jej używa, więc pomyślałam sobie, że może już gdzieś o niej słyszałeś albo słyszałaś i poczujesz się raźniej, gdy ja o niej wspomnę. Liczba kwantowa ms może przyjmować dwie wartości, 1/2 bądź minus 1/2. Te cztery liczby kwantowe, główna, poboczna, magnetyczna i magnetyczna spinowa, są jak adres elektronu w atomie wodoru. Pierwsze trzy opisują obszar, w którym prawdopodobieństwo znalezienia elektronu jest największe, a ostatnia liczba kwantowa, ms, opisuje jego własność, którą elektrony mogą różnić się od siebie. Gdyby jakiś chemiczny listonosz chciał dostarczyć przesyłkę dla elektronu, to żeby odszukać wokół atomu właściwego adresata, potrzebowałby znać właśnie te cztery liczby kwantowe.